Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy, tylko jeszcze znajdę siostrę mocy. Marta, tu jesteś. No, czekamy na Martę. Jej, chyba jesteśmy. Cześć, rybko złota. Cześć. Na chwilę się martwiłam, tak klikam, zaproś, zaproś i się martwiłam, że nie będę cię mogła dodać, bo ty masz tam jakieś Jestem tak, wyrzutkiem systemu. cigana jesteś przed tym. Tak, list gończy, poczekaj, bo coś mi tutaj. Co masz? Jeszcze raz spróbujemy. Marta, ty na mnie nie rób takich rzeczy. Live na temat ciała, życzliwości, na temat akceptacji ciała z różnych perspektyw emocjonalnej, duchowej, mentalnej i z doświadczenia mojego i Marty. Martuś, jesteś z nami? Chyba jestem. Jesteś. Wszystko dobrze u ciebie? Wydaje mi się, że tak, chociaż nie widzę siebie, bo coś mi tutaj wyskakuje, jakiś dziwny komunikat, ale jeżeli jestem na żywo, to spoko. To chyba jeszcze lepiej, w ogóle wiesz, Tak, nie będę się freestyle na skupiać na sobie. 100%. Jakby coś się działo, gdybyś, wiesz, znikała, pojawiała się i znika, to ja ci dam znać. Jesteś. Dobra, dobra, super. Jak się czuje dzisiaj twoje ciało? Moje ciało dzisiaj jest obolałe po mojej kontuzji. Boli mnie bark. I mam jakoś w sobie dużo napięcia dzisiaj. Ale nie spowodowanego live'em chyba, co? Nie, no, nie, myślę, że nie. W sensie taki live to jest przyjemność sobą prowadzić, więc chyba nie, ale po prostu też jestem w trakcie różnych procesów, które gdzieś tam się dzieją, więc też wczoraj miałam taką intensywną sesję medytacyjną, która dużo wyzwoliła we mnie emocji i po prostu czuję, że to się procesuje wszystko. Ale po prostu jestem sobie z tym i obserwuję, jak to ciało moje się ma. Do bólu już przywykłam. Fizycznego, więc jest okej. Okay. A jak twoje ciało się ma dzisiaj? Nie doświadczam jakiegoś takiego wielkiego bólu fizycznego, ale jest bardzo podobnie, jeśli chodzi o emocje. W sumie to te emocje, kiedy one są takie intensywne, kiedy właśnie otwieramy tą puszkę Pandory, przeszłości, podświadomości, traum, a myślę, że jest taki jakiś czas, bo po prostu z kim nie rozmawiam, to każdy przechodzi przez po prostu jakiś bardzo duży proces, więc. U mnie jest taki czas, że ja ostatnio w ogóle sobie pozwalam odczuwać te emocje. Pierwszy raz w życiu tak bardzo. I to czasami właśnie przypomina ból fizyczny, ale to dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Proces to w ogóle taki mam w tym nowym roku, że jakbym miała to zobrazować graficznie, to się czuję, jakby mnie ktoś rozebrał, przywiązał do tira za nogę i po prostu przeciągnął po drodze polnej 180 na godzinę. Brzmi super. Ale tak, jestem w tym z tobą. Jestem z tym z tobą, ale czuję, że już powoli tir wyhamowuje i już będzie tylko lepiej. Langsam, nie mów hop. Wiem. To może zaczniemy opowiadać o tym, jak sobie radzić w tych procesach, a może przedstaw się, kochany, na początek. Dobrze. Przedstawię się. Dla tych, którzy mnie nie znają i dla tych, którzy mnie znają, nazywam się Marta Młot i jestem ciało-życzliwą fotografką. Ale poza tym, że jestem fotografką, to jestem też taką osobą, która trochę wspiera w procesie akceptacji ciała, akceptacji tu i teraz. Prowadzę też warsztaty z akceptowania ciała dla kobiet i nie tylko, online i nie tylko. I moje
moim takim głównym celem jest i tym i misją jest pokazywanie, że to, co tu i teraz jest okej. Okay. I że dopóki nie zaakceptujemy tego, co tu i teraz, to nie jesteśmy w stanie zrobić żadnej zmiany dla siebie, niezależnie od tego, czy mówimy teraz o ciele, czy o jakiejkolwiek innej sferze życia. Wróci jak bumerang, tak czy siak. Dokładnie, dokładnie. Im mocniej napierasz, tym bardziej się opiera wszystko to, co chcesz zmienić w życiu, więc to jest moja dewiza od dawna, bo od wielu lat praktykuję taką ścieżkę rozwoju, jaką jest mindfulness, zwłaszcza w tym nurcie self-compassion i to jest coś, w czym się mocno rozwijam, na czym też opieram swoje praktyki na warsztatach. Też zdarza mi się stosować to podczas sesji zdjęciowych, podczas takich rytuałów ciało życzliwych, które realizuję na moich sesjach zdjęciowych. I to właśnie jestem ja. A jakbym miała pokrótce opowiedzieć, skąd w ogóle to wszystko przyszło, bo dużo osób jest ciekawych tego, to oczywiście wszystko zaczęło się ode mnie, bo to chyba tak jest, że im więcej mamy trudności z jakimś konkretnym tematem w swoim życiu, tym większa jest motywacja do tego, żeby z tym pracować i przez to się staje gdzieś tam naszą ścieżką potem rozwoju i tym, czym możemy dzielić się z ludźmi, bo stajemy się w tym jakoś najbardziej autentyczni i ja mam poczucie, że właśnie tak ze mną jest, bo jakby jedna rzecz to jest to, że oczywiście całe życie, znaczy oczywiście, może nie oczywiście, gdzieś tam się zmagałam z różnego rodzaju zaburzeniami odżywiania i problemem z akceptowaniem swojego wizerunku, jakimś takim wstydem związanym z tym, jak wyglądam. Mhm. Ale wszystko zaczęło się od mojego kryzysu psychicznego, który miał miejsce w 2020 roku. Kiedy zaczęłam zauważyć, że moje ciało się zmienia, więc postanowiłam to udokumentować. Zrobiłam sobie bardzo surowe autoportrety, które wróciłam do internetu i postanowiłam opisać to, co się ze mną dzieje, nie tylko z moim ciałem, ale też z moją psychiką. No i okazało się, że to jest... Ale zmieniało się w takim złym kierunku, że psychika było, że tam było ciężko w psychice, tak. I to ciało zaczęło jakby podążać ciało, za tym. Tak, ciało odzwierciedlało. Ciało odzwierciedlało mój stan psychiczny, czyli zaczęłam mieć jakieś cieńsze włosy, połamane paznokcie, wypryski, zaczęłam tyć. To ciało jakieś było takie, ja nie mogłam się praktycznie ruszać, bo brałam dużo leków i tak dalej. W każdym razie gdzieś tam to się stało inspiracją dla wielu osób i dostałam taki odzew, że jest ogromna potrzeba na autentyczność w sieci, na autentyczne ciała, na autentyczny przekaz, na to, co trudne, na to, co niewygodne, na opowiadanie o tym. I od tamtej pory tak sobie kroczę tą ścieżką. I jest coraz więcej osób, które z chęcią się temu przyglądają i które się też dzięki temu inspirują. I tak wyszło z fotografią. Później te warsztaty przyszły do mnie jakoś w taki naturalny sposób, też dzięki zaproszeniu jednej z mentorek duchowych. No i tak oto się właśnie tutaj znalazłam. Dzięki kochana, ja w ogóle, mnie to fascynuje właśnie, że te nasze traumy, te nasze najgorsze rany to są zawsze do przekucia w naszą misję, w naszą wiadomość i tak dalej. I w ogóle uważam, że każdy nosi w sobie tą swoją historię, tak? Że każdy, okej, mamy wszyscy podobne problemy, wszyscy mamy ciała, kobiety są różni od mężczyzn, wiadomo, wszyscy mamy rodziców, świat jest nieprzyjazny do tego rozwoju, ale każdy tak naprawdę ma tam coś, każdy jest w tej esencji inny, prawda? I jakby każdy powrócił do siebie i zaczął opowiadać historię, to zawsze jest tak, że przecież czeka dużo ludzi na tą historię, prawda? Ja tak bardzo często słyszę, tyle ludzi mówiło o tym, co ty mówisz, a czekałam na ciebie całe życie. I to jest po prostu, ale w ogóle to odkryć tą historię w sobie, spojrzeć temu bólu w oczy, skonfrontować się z tym niesmakiem i nienawiścią do siebie, tak? Gdzie cały świat ci mówi, internet, bądź pozytywna, wszystko jest zajebiście, tam w Matrixie szczurów wyścig i tak dalej. Więc to jest tak ciężkie spojrzeć, a potem jeszcze, żeby przeszło ci przez gardło i powiedz to ludziom, no nie, w taki sposób, żeby oni mogli zobaczyć w tym siebie. Więc ja ogólnie uważam, że żebyśmy mogli tak wszyscy sobie wzajemnie
pomagać w ten sposób, nie? Tylko, że to jest proces i to jest bardzo długa droga. Znaczy, no, długa uważam, bo uważam, że ona jest, całe życie trwa. Bo to jest jak z podlewaniem roślinki. Jak nie podlewasz, no to ci uschnie. To nie, nie jest, wiesz, realizacja mentalna i świadoma, okej, okay, mam problemy, bo tato mnie nie kochał, to jest jedna rzecz. Mam problemy z ciałem, bo był jakiś gwałt, którego nie pamiętam, to jest jedna rzecz, ale inną rzeczą jest, i to zrozumieć, ale inną rzeczą jest to zacząć czuć w ciele. I inną rzeczą jest to zacząć, jak ja to nazywam, ucieleśniać, tak? Łączyć się z tymi emocjami. No dobra, to ja się nazywam. Właśnie, teraz to kolejne ciebie, przedstaw się. Olimpia Gaja i od roku czasu bardzo aktywnie zajmuję się prowadzeniem kobiet do ich mocy, bo właśnie jak połączą się kobiety, w mojej opinii, z żeńską energią, ale żeby się z nią połączyć, bo ta energia jest w kobietach, okej? Okay? Ale może czym jest żeńska energia? Jakie to są jakości? To będzie. Tylko okej. Że ta energia w nas jest, ona musi w nas być i jest w każdym i ją trzeba aktywować, ale właśnie ciężko jest ją aktywować, kiedy są tam różnego rodzaju blokady. I te blokady najczęściej są mentalne albo cielesne właśnie, nie? Traumatyczne i emocjonalne. A energia to jest coś subtelnego. Energia to już jest bardziej, wiesz, kosmos, Bóg, esencja, dusza, to są te sprawy, czyli te takie jakby górne. I tutaj właśnie zapominamy, że żeby się tam dostać, to najpierw trzeba odblokować ten korek z dołu. I dlaczego się zaczęłam tym zajmować? Wcześniej byłam właśnie 6 lat nauczycielem jogi, ostro, to było i po polsku, i po angielsku, i po niemiecku, i dla firm, i w studio, i wszędzie, i chciałam budować karierę jako nauczyciel jogi, ale okazało się, że za każdym razem, jak przychodzili do mnie ludzie na tą jogę, na pracę z ciałem, to tak gadałam z nimi po tym wszystkim, że kończyło się na coachingu. Kończyło się na tym właśnie powrocie do mocy. I po prostu zaczęli ci ludzie mówić, dostałam właśnie taki feedback, że im to zmienia życie, że czują się transformowani i tak dalej. Ale ja 6 lat trzymałam się ostro jogi i miałam cały koncept zaplanowany, że ja będę międzynarodowym nauczycielem jogi. I jak przyszedł ten coaching i przyszedł ten mentoring i to prowadzenie, ja słyszałam dosłownie wewnętrzny głos na ten temat, ale nie chciałam puścić tej jogi. To było dla mnie tak ciężkie, bo ta joga to było pierwszy raz w życiu, że ja zaczęłam coś robić na poważnie. W ogóle, wiesz, z devotion, z oddaniem codziennie na macie dla ludzi i w ogóle w tylu językach. Więc to był też ciekawy bardzo proces. No i teraz prowadzę kobiety i wiesz co, może powiedzmy najpierw o tym, z czym przychodzą do nas ludzie i czego potrzebują, a potem opowiemy na koniec o naszych relacjach z ciałem i doświadczeniem. Jak ty myślisz? Okej. Okay. Gitarka? Gitarka. No więc przychodzą kobiety, bo chcą właśnie aktywować tą żeńską moc, już słyszą, rozumieją, okej, okay, to jest lekkość, to jest odpuszczenie, to jest przyjmowanie, przyjemność. Tak? Ktoś mnie może, jest opcja na horyzoncie, że ktoś może przychodzić do mnie jak do bogini, składać mi dary i tak dalej. I one przychodzą po to i przychodzą też do mnie, żeby poprawić jakość swoich relacji z mężczyznami. Ale to jest, pod tym się kryje zupełnie coś innego. I jak, wiesz, ze wszystkimi mężczyznami, z którymi rozmawiałam w życiu, ze wszystkimi, nie, może dwóch spotkałam, którzy się zapytali, jak ja mogę zdobyć kobietę. Większość mężczyzn raczej myśli o na przykład zarabianiu pieniędzy i wiele mężczyzn kontaktuje się ze mną i pisze mi komentarze na społecznościowych mediach, że te kobiety są szalone, że te kobiety ich tam uciskają, że te kobiety przyciskają do muru, a kobiety z drugiej strony chcą tych mężczyzn, chcą tych mężczyzn, chcą tych mężczyzn. I moja wiadomość jest taka, że dopóki my siebie nie pokochamy i nie zaczniemy od ciała, czyli o tym jest dzisiejszy ten live, bo to najprościej od tego ciała zacząć, to nikt nas nie będzie kochał.
I my chcemy, żeby oni nas kochali, a my same siebie nie kochamy. I jeżeli my się pokochamy, jeżeli wrócimy jako kobiety do swojej mocy na wszystkich tych płaszczyznach energetycznych, mentalnych, cielesnych, to nie będzie możliwości, żeby do nas przyszły jakieś relacje, które nas nie szanują. Bo my przyciągamy te relacje, ponieważ mamy to w ciele poukrywane, te emocje i te traumy i to wszystko jest tam wciśnięte i tak dalej. Więc kobiety przychodzą w tym, przychodzą po żeńsko, bo chcą, wiesz, szybkie, bo się mówi przecież w internecie. Zmanifestuj to, zmanifestuj tamto, pisz 10 razy dziennie i zmanifestuj. Tyle grup, tyle ludzi mówi, okoliczności nie mają znaczenia. No nie mają, ale ma znaczenie to, co masz w środku. Twoje wewnętrzne dziecko ma, twoja wewnętrzna dziewczynka ma znaczenie. Twoje traumy mają znaczenie, twoje przekonania mają znaczenie, twoje myśli, twoje emocje, to jak wibrujesz ma znaczenie. I jak wibrujesz jak ofiara, jak wibrujesz jak ktoś niewarty siebie, jak wibrujesz, kto nie potrafi być ze sobą przez chwilę, nawet w trudnych emocjach, to jak napiszesz nawet całą książkę o tym, jakiego chcesz mieć partnera, to się nie stanie. Dlatego to się zaczyna od nas i to się zaczyna od naszych ciał. Bo ja... dobra, nie o mnie. Tak, no to z mojej strony na razie tyle. Ja tak jak ciebie słuchałam, tej twojej pasji, jak mówisz o tym, to właśnie przypomniałam sobie, jakie miałam refleksje po obejrzeniu twoich materiałów na YouTubie na temat tego powrotu do kobiecej energii i tego łączenia się ze sobą. I ja mam takie poczucie, że nie tylko relacje romantyczne dzięki temu powrotowi do siebie mamy szansę mieć bardziej udane, ale generalnie od tego zaczyna się po prostu wszystko. Bo dopóki nie mamy porządku wewnątrz ze sobą i połączenia ze sobą i z tymi jakościami, które nas wspierają, to po prostu nic nie wychodzi, nie tylko w relacji, ale w biznesie, w rodzinie, z ciałem. Bo się człowiek czuje, że nie przynależy nigdzie. Tak, bo jakby z czym przychodzą do mnie klientki, czy to na sesje zdjęciowe, czy to na warsztaty z zaakceptowania ciała. Ja ostatnio udało mi się zarysować takie 3 kategorie, ale oczywiście to jest bardzo umowne, bo każdy ma swoje indywidualne potrzeby. I niektóre klientki przychodzą dlatego, że czują, że nadszedł taki czas w ich życiu, że po prostu nadchodzi czas takiego zwieńczenia procesu terapeutycznego, który gdzieś tam się odbył. Po przepracowaniu jakiejś traumy, czy to cielesnej, czy seksualnej, czy mentalnej i po prostu czują, że ta sesja zdjęciowa może być dla nich takim ukoronowaniem takiego zakończenia pewnego etapu. I dla mnie to jest najlepsze świadectwo tego, o czym przed chwilą powiedziałyśmy, tak? Czyli to jest ten proces przecież terapeutyczny, który się kończy, on jest w głowie, on jest w ciele. To jest o transformowaniu emocji, o transformowaniu przekonań. I dopiero to ciało to jest jakiś taki symbol trochę tego, co się wydarza, nie? Bo nie chodzi tak naprawdę o to, czy ktoś ma wystający brzuch, czy pomarszczony tyłek, mówiąc symbolicznie, tylko chodzi o to, czy ta osoba uwolniła w sobie już na tyle niewspierających siebie przekonań i trudnych emocji, że jest w stanie po prostu łagodniej i przychylniej na siebie spojrzeć. Bo to nie chodzi o to, że ktoś przychodzi, w sensie nikt nie przychodzi do mnie na sesję zdjęciową czy na warsztaty po to, żeby zmienić to, jak wygląda. Bo to nie o to w tym chodzi. Tylko chodzi o to, żeby znaleźć w sobie tą miłość i tą łagodność do siebie w tu i teraz. I spojrzeć na siebie w tu i teraz. I powiedzieć sobie, jestem okej, okay, wystarczam. Ale żeby dojść do tego momentu, jestem okej, okay, wystarczam, właśnie potrzebny jest ten cały proces pracy ze sobą, który de facto ty wykonujesz właśnie ze swoimi klientkami. Kolejna kategoria osób, które do mnie przychodzą, to też są osoby, które chcą dopiero zacząć ten proces terapeutyczny, które dopiero się na to otwierają.
I to też pewnie jest trudniejsze, bo oglądanie siebie na zdjęciach z takiego poziomu dopiero zaczynam, nie wiem jeszcze, czy siebie lubię, jest naprawdę ogromnym aktem odwagi. I to są osoby, które mają w sumie mnóstwo mocy, żeby pracować ze sobą. I dla mnie to jest też przejaw tego, że jestem ważna dla siebie. To jest trudne, chcę się z tym zmierzyć, ale jestem ważna dla siebie, zasługuję na to. Więc to jest to. I kolejna kategoria, która też jest też związana trochę z takimi terapeutycznymi procesami, dla mnie to jest zawsze bardzo wzruszające, to są osoby, które na przykład dostają jako zadanie terapeutyczne od swoich terapeutów sesję zdjęciową u mnie albo warsztaty u mnie. Po to, żeby... Zdjęcia robisz nie z tej ziemi, to są po prostu takie kadry, że ja czuję tych ludzi. Dzięki. Wow, to jest piękny komplement, że widzisz zdjęcia i czujesz ludzi. To jest chyba to, na czym mi zależy w mojej pracy najbardziej. Ja czuję właśnie tą ciało akceptację, która płynie z tych prac, które tworzysz. No, bo to jest... W sensie, jak robię te zdjęcia, to one są o tym, żeby pokazać to, jacy ludzie są w tu i teraz. Ja nie tworzę zdjęć po to, żeby wtłoczyć kogoś w jakąś obcą kreację, czy w moją kreację, czy w moje wyobrażenie o tych osobach, czy w jakąś, nie wiem, scenografię, jakąś wizję kreatywną. Dla mnie to, co jest najpiękniejszego i najbardziej kreatywnego, to jest to, co ci ludzie mają w środku. I ja oczywiście przypuszczam to przez swój filtr, to jak ja ich widzę, przez swoją wrażliwość, ale koniec końców zależy mi na tym, żeby pokazać ludzi. I teraz mówiłam głównie o zdjęciach, natomiast kolejną dużą częścią tego, czym ja się zajmuję, są warsztaty z ciał życzliwości, czyli to jest taki... Ciało życzliwość dla mnie to jest taki, taka postawa łagodności dla siebie, dla ciała, czyli taka właśnie postawa w duchu samowspółczucia, tego self-compassion, z takim nastawieniem, przychodzę z tym, co jest, akceptuję to, co jest i to jest po prostu okej. I nie skupiam się na tym, czy chcę to zmienić, czy powinnam się, nie wiem, zadbać o siebie, o zdrowie, cokolwiek, jakby to na razie zostawiamy. Skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, że tak teraz mam. I oczywiście to nie może się odbyć bez uświadomienia sobie, dlaczego tak mam, czyli praca z przekonaniami, nie? Kto mnie nauczył, że mam nienawidzić swoje ciało? Kto mi powiedział, że muszę się porównywać z innymi? Kto kazał mi się odchudzać całe życie? Kto mi mówił, że nie wolno mi się ubierać w obcisłe ciuchy, bo jestem za gruba? I tak dalej, i tak dalej. I ten Nie możemy czegoś transformować, kiedy nie wiemy, co to jest. Dokładnie, więc to, od czego ja zawsze zaczynam, to jest świadomość, uświadomienie sobie tego, jakie przekonania, czym ja nasiąkłam. Telewizja, szkoła, rodzice, dziadkowie, znajomi, cokolwiek, to wszystko nas kształtuje, my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo tym nasiąkamy. I często w ogóle, idąc przez życie, nie rozumiemy, dlaczego ja staję przed lustrem i sobie myślę, Boże, w ogóle co to jest, na co ja patrzę, dlaczego ja tak wyglądam, i ja nie rozumiem, dlaczego ja siebie odrzucam, tak. Dlaczego ja się sobie nie podobam, dlaczego ja mam wdrukowane, że powinnam inaczej wyglądać. I dopiero w momencie, w którym zaczynam mierzyć się z tymi przekonaniami, wychodzi mi z podświadomości, co ja o sobie myślę, jakby mam wybór. Czy ja chcę dalej w to wierzyć? Czy ja chcę, żeby to dalej było moją prawdą? Czy ja dalej chcę, żeby te przekonania kierowały mną, moim wizerunkiem, tym, jak ja siebie oceniam, tym, jak ile ja mam przez to też de facto miłości do siebie? Martusiu, chciałabym tutaj podać szybko przykład taki z życia, żeby ludzie mogli sobie siebie zobaczyć może w tym, nie? Bo super. To wszystko to, co powiedziałeś, w ogóle to jest 100%. Ale żeby dać jakiś taki przykład realny, bo ja mam taki przykład, to jest jeden w ogóle z wielu, okej? Okay? No dawaj. Słuchajcie, jak byłam mała, to się cały czas zadawałam z taką kuzynką, 4 lata starszą ode mnie. Ona tam miała problemy z rodzicami, była bardzo straumatyzowana i traumatyzowała wszystkich wokół. No ale ja po prostu się z nią tam bujałam. I ona zawsze w dzieciństwie wyśmiewała mój nos.
Ona mówiła murzyński nos, murzyński nos, murzyński nos, brzydkie kaczątko, okej? Okay? I słuchajcie, mam 31 lat i dopiero w tym roku pokochałam swój nos. Bo całe życie na zdjęciach w lusterku widziałam tylko olbrzymi nos. W ogóle po prostu nienawiść do tego nosa była, okej? Okay? Myśli o operacji. Po prostu tak okropny brak akceptacji. Nie widziałam swoich pięknych ust, nie widziałam swoich pięknych oczu, nie widziałam swojego piękna, bo widziałam duży nos na środku i po prostu, a dzisiaj po prostu nie widzę żadnego problemu. W ogóle nie rozumiem za bardzo, o co chodziło, tak? I właśnie chciałam taką historię z życia, jak te głosy, kiedy to ciało, kiedy to dziecko jest takie otwarte, takie wrażliwe, kiedy nie ma tych, nie ma jeszcze tych ochronnych mechanizmów, które później dopiero na bazie tych traum się wytwarzają, jak to wchodzi, nie? I też, żebyśmy byli świadomi, jak jesteśmy bombardowani. A tak naprawdę to, co powiedziałaś, nie ma się do kogo w ogóle po co i po co porównywać, bo to jest twoje życie, twoje ciało, twój awatar i po prostu nie ma takiego drugiego jak ty. No, no i są ludzie, którzy cię kochają. Nigdy mi nikt nie powiedział nic o nosie, tak? A ja w każdą relację wchodziłam z dużym kinolem. I myślałam, że każdy myśli sobie, że ja mam go na pół twarzy. Nie widać nic, tylko nos. Kinolem. No, znam to. Tak, ważny przykład. Słucham. Masz taką część ciała? Mam taką część ciała i pisałam o tym w zeszłym roku przy okazji publikacji projektu piersi, bo taką częścią mojego ciała były moje piersi, których się wstydziłam całe życie ze względu na to, że mają taki pozakanonowy kształt i co więcej, tam miałam taki syndrom oszusta, bo wszyscy mi mówili zawsze, że wow, jaki ty masz super, masz wielkie cycki. A ja sobie myślałam, tak, ale ty kłamią. Nie znasz całej prawdy, bo one są ohydne i brzydkie i co z tego, że są duże, skoro są takie brzydkie. I ja po prostu całe życie się ich wstydziłam. Dodatkowo przez to, że też po prostu w popkulturze takie kształty piersi są w ogóle nie pokazywane, jak te, które ja mam i wydawało mi się po prostu, że to znaczy, że ze mną coś jest nie tak, nie? Natomiast to mi jeszcze poprawiła pewna brafiterka, pseudobrafiterka, która jak się do niej wybrałam po nowy stanik, to mnie wyśmiała, że po prostu, byłam po jakimś, schudłam wtedy dużo i ja o tym jej powiedziałam i ona sądziła, że to jak moje piersi wyglądają wynika z tego, że ja wcześniej byłam jakaś bardzo otyła i teraz dużo schudłam. I zaczęła mi mówić, Boże dziewczyno, coś ty sobie zrobiła, jak te cycki wyglądają, po prostu, że masakra, nie? No comment. No, to było mega traumatyczne dla mnie, mega. W sensie, bo to odpowiedziało na wszystkie moje obawy, które ja miałam w głowie na temat tych piersi. Potwierdziło, że dokładnie tak jest, jak ja myślę o sobie, że po prostu tego w ogóle nie można pokazywać. Ale wiesz dzisiaj, że to jest po prostu potwierdzenie od rzeczywistości, że to jest lustro rzeczywistości, że rzeczywistość ci mówi. Teraz to ja wiem, to było dawno temu, ale, ale to mi bardzo zaburzyło moją samoocenę, też bardzo wpływało na to, z jakim poczuciem własnej wartości, samooceną ja wchodziłam też w relacje romantyczne, zwłaszcza w relacje romantyczne i miałam takie, Boże, ja przecież nie mogę się rozebrać. Jak ja zdejmę ten stanik, to nagle cała prawda o mnie będzie obnażona i nikt mnie nie zechce. To naprawdę strasznie mi to ryło banie. Ja myślę, że naprawdę niedawno, już nie wspomnę o tym, że jeszcze były takie etapy, że w ogóle pojawiał się jakiś tam pomysł operowania oczywiście tych piersi i tak dalej, bo przecież nie mogą takie być. Ja paradoksalnie naprawdę niedawno je zaakceptowałam, to jak one wyglądają. Myślę, że jakieś 2-3 lata temu. I teraz mam z nimi coś takiego, że są ekstra i że jakby uwielbiam je. Ale naprawdę to było mega trudne. Też z tego powodu zaczęłam robić ten projekt o piersiach, nie? Bo to gdzieś tam była moja historia też
czułam, że dużo dziewczyn ma problem z akceptowaniem swoich dużych biustów, czy swoich małych biustów, czy generalnie biustów, bo biust to jest po prostu taka część też ciała, która jakby bardzo nas określa jako kobiety, nie? Jakby wszędzie po prostu cała kultura jest zafiksowana na cycki, cycki. I jakoś też chciałam o tym opowiedzieć przez swoje doświadczenie. No, ja uważam, że piersi są przedłużeniem serca. I to, co powiedziałaś, to, że ludzie właśnie są tacy odcięci od tych ciał, od tych emocji, że nikt tak naprawdę nie wie, kim jest, i tak po prostu rzucają takimi hasłami, co ty sobie zrobiłaś, bo właśnie ktoś tak, bo to zazwyczaj to jest taki głos matki, nie? To matka tak mówiła w to jej w dzieciństwie, co ty tego, i ona tak teraz idzie do ludzi i tak sobie pozwala na te rzeczy, tak? I my przez takie coś później 30, 40 lat, całe życie czasami ludzie nie doświadczają przyjemności. Nie doświadczają intymności. Nie czują siebie. To jest tak okropne, kiedy ciało jest sztywne. Kiedy po prostu dotykasz. Ja też miałam to. Ja dotykałam piersi. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi z cyckami, że jak to w ogóle. Nie odczuwałam żadnej przyjemności po prostu. Przez pewne takie właśnie traumy i komentarze. Od ludzi, których spotkałam na Tak, swojej ale drodze. powiedziałaś coś ważnego, i to jest coś, czym ja dużo pracuję na warsztatach z kobietami, czyli o odcięciu od ciała, czyli o takim de facto braku relacji z ciałem. Bo ciało, z ciałem też budujemy relacje. To nie jest tak, że po prostu mamy ciało, tylko tak jak, nie wiem, z pieniędzmi, czy z przyjaciółmi, czy z naszym biznesem, z ciałem też mamy relacje. I bardzo podobne zasady w sumie rządzą się tymi relacjami. Czyli to, z czym ja się często spotykam, to ludzie do mnie przychodzą i mówią: nie czuję swojego ciała, albo ja nie wiem, nie wiem, nie mam kontaktu z ciałem, nie umiem nazwać emocji, które mi się pojawiają, nie czuję ich w ciele. Jakby ja mówię o na przykład wrażeniu, nie wiem, gorąca w klatce piersiowej, kiedy czujesz złość. A osoba mi mówi, że w ogóle abstrakcja, nie wiem, nie czuję, nie. I to jest efekt tego, że my zaczynamy przez te przekonania, które nami rządzą, przez kulturę, która każe nam traktować to ciało jako przedmiot de facto, właśnie zaczynamy takie traktować. Ono staje się dla nas czymś, dzięki czemu mamy realizować jakieś zadania, spełniać czyjeś oczekiwania, być jacyś określeni poza sobą, zamiast wejść w siebie i słuchać potrzeb tego ciała. Czyli ja będę zapieprzać na siłowni 7 razy w tygodniu, bo muszę wyglądać tak, jak pokazali na tym zdjęciu, więc nie słucham tego, że ciało mi mówi: jestem zmęczony, potrzebuję odpoczynku, potrzebuję spania, potrzebuję posiłku. Jakby totalne odrzucenie. Czy nie wiem, potrzebuję zrealizować jakieś tam cele, więc nie śpię, zapieprzam, pracuję dzień i noc i nie słyszę tego, że to ciało jest zmęczone, że po prostu obroty 2%, że zero kreatywności, zero przepływu, zero energii i tak dalej, nie? I to jest właśnie takie. Droga do burnoutu. To jest jakby jedno, ale to jest po prostu przejaw tego, że w ten sposób traktujemy to ciało jako przedmiot, po prostu przedmiotowo. Oddzielamy się od niego, oczekujemy od niego, krytykujemy je, chcemy, żeby ono po prostu działało jak maszyna, bez szacunku do jego potrzeb, bez kontaktu z tymi potrzebami, bez takiej łagodności, bez ciekawości, otwartości na to, co to ciało potrzebuje i przede wszystkim bez zaufania, że jeśli ja posłucham tych potrzeb, że jeżeli ja podążę za tym, że potrzebuję odpoczynku, że potrzebuję posiłku, że potrzebuję przyjemności, a nie zapierdalania, no to po prostu tego kontaktu nie będzie, tej relacji nie będzie. Tu mówisz o aspekcie właśnie, jak działa, że odcinamy się od ciał poprzez przekonania, które w nas pracują, które nam ktoś włożył, które świat nam włożył. A ja mam też taką jedną historię z mojej klientki, która się przekształciła w moją przyjaciółkę i ja się zapytałam jej, czy ja mogę tą historię opowiedzieć.
W wieku nastoletnim, tam poniżej piętnastki, ktoś ją próbował zgwałcić. Tam doszło do tam doszło do czegoś, ale to nie był taki gwałt na dole, tylko na górze, tak powiem szybko, żeby nie obwiać w bawełnę. I ona, szarpiąc się z tym mężczyzną gdzieś w ogóle w jakichś krzakach w wieku 12 lat, bardzo długo w ogóle to trwało. Ona miała 12 lat, on był jakiś taki olbrzymi, gruby, umięśniony, tak? Ona mówi, że ona czuła taką siłę. Ona się z nim tam szarpała godzinę ponad. Prosiła go cały czas, prosiła go, żeby jej tego nie robił, bo myślała o swojej mamie, ale mówi, że w pewnym momencie, jak to się działo, to ona czuła taką owładniającą ją świadomość, jakby obecność Boga, okej? I ona obserwowała siebie z boku, okej? Z góry, jak to się jej dzieje w tym rowie. I ona mówi, że ona wiedziała, że ona to przeżyje i w ogóle wyjdzie z tego. Ale po prostu tak miała tą obecność, czuła boską, w ogóle samoświadomość, nie wiadomo co. Takie miała ostre poczucie. Widziała siebie z góry, widziała tą sytuację. Czuła się jak w teatrze, jakby w filmie. Okej? Ta sytuacja się skończyła, tam wyszło na jaw, to było na jakiejś wiosce, więc oczywiście wszyscy ludzie jeszcze dodatkowo zrobili z niej małą kurewkę. Minęło tam 40 lat i ona przez te 40 lat była bardzo uduchowiona, w sensie była bardzo latająca na górze. Było bardzo jej się łatwo połączyć z tymi w ogóle wymiarami, duchami, widziała duchy, różne takie rzeczy. Nie wiedziała, że nie ma kontaktu z ciałem. Nie wiedziała, że nie ma kontaktu z emocjami. Nigdy nie mówiła o tej traumie, dopiero przy mnie to się otworzyła. Nigdy tego nie poruszyła tematu, bo wypchała to po prostu. Stało się, omówiła o tym po prostu, jakby wiesz, jakby jak ja będę jutro opowiadała, że my miałyśmy live'a. I odkryłyśmy, że ona w tym rowie, jak jej się to działo, to że po prostu ten ból tego, kim jesteś, ten twojej psychiki, że ją po prostu wypieprzyło do góry. Tam ona miała predyspozycję do tych rzeczy i ją tam wypieprzyło do góry, wiesz? I ona się kompletnie odcięła od ciała, kompletnie się odcięła od emocji, odcięła się w ogóle od wszystkiego i po prostu całe życie operowała tutaj na górze. Tu łatwo jej było mówić, łączyć się, prowadzić, a tam po prostu, a były w niej te rzeczy, i jeszcze, wiesz, te różne, które się nazbierały po drodze, ona nie miała kontaktu żadnego. I ona operowała w swoim życiu relacje właśnie, tak? Musiała mieć bardzo mocny seks, żeby w ogóle coś poczuć. Musiała być zawsze wykorzystywana, żeby coś poczuć, żeby sobie udowodnić, że nic nie jest warta. Więc takie też historie, że w ten sposób, chciałam powiedzieć, że w ten sposób się też odcinamy od ciała. I to różnie jest, tak? Jak nie było na przykład jednego z rodziców, jak ktoś nas nie widział, nie słyszał, tak? Gdzie ci rodzice są dla nas bogami, przecież wiemy wszyscy, że prawie wszyscy pochodzimy z rodzin, gdzie byli emocjonalnie niedostępni rodzice, gdzie po prostu nie widzieli, no bo sami byli połamani, gdzie po prostu nie było wtedy, wiesz, i dla tego dziecka, które nie dostaje uwagi, to jest tak bolesne, ono się musi odciąć. I potem całe życie chodzisz i nie dajesz sobie uwagi, tak jak powiedziałaś. Ciało chce, jest zmęczone, potrzebuje jakiś po prostu dotyku, przyjemności. Nie ma mowy, bo jak leżysz, to jesteś dalej na telefonie, bo jest tylko, wiesz, ściąganie kokainy z ekranu, no nie? Także taka historia. Powiedziałam ją z premedytacją, bo wiem, że dużo kobiet ma takie doświadczenia. Dużo kobiet, jeszcze więcej kobiet o tym nie wie nawet. Wiele moich klientek, które do mnie przychodzą, doświadczyły traumy seksualnej w młodym wieku, czy w nastoletnim wieku. I to jest dokładnie to, co mówisz, że to jest jakiś taki rodzaj dysocjacji, nie? Że po prostu
przez to, że doświadczenie ciała w tym momencie po prostu jest takim zagrożeniem i wiąże się z takim bólem, że jedyne, co możesz zrobić, to odrzucić to ciało i wyjść z niego po prostu i odciąć się. Bo to jest ucieczka, to jest po prostu survival mode, nie? Wyjdź z niego, bo inaczej umrzesz. No, tak, obserwowałam tu wielu moich klientek i to jest. Pamiętam to moje wrażenie, takie poruszenie, nieprawdopodobne wzruszenie i właśnie docenienie tego, jak one są odważne, jakimi są siłaczkami, że doświadczywszy takich rodzajów traum, one przychodzą, rozbierają się przede mną, pokazują swoje ciało, swoją wrażliwość, swoją sensualność, łączą się z tym, przed tym obiektywem i po prostu mówią: wygrałam. Jestem znowu w swoim domu, łączę się ze sobą, wróciłam do siebie. I jeszcze niejednokrotnie pozwalają mi publikować te zdjęcia i może je oglądać cały świat, tą ich wygraną walkę i ten powrót do siebie. Po prostu wow. Drugim też ważnym tematem, który chciałabym poruszyć, że czasami właśnie różnego rodzaju przemoc w dzieciństwie, która nas spotyka, może być ona fizyczna albo psychiczna. I jeszcze chcę podkreślić, że dla tych dzieci to jest naprawdę, ja mówię o fizyczna bicie, psychiczna znęcanie się, jak ktoś jest po prostu cholerykiem i się znęca, na przykład. Ale drugi, trzeci etap to jest też po prostu, to mogą być małe rzeczy dla tych dzieci, bo te dzieci są, Boże, ja jestem bardzo wyczulona, wiesz, czasami chodzę ulicą i po prostu widzę, jak te matki trzepią te dzieci, albo wiesz, nie wyj, albo coś tam, po prostu zawsze mam w sobie, no nie jestem jeszcze na takim etapie współczucia, po prostu mam ochotę jej wyrwać włosy z głowy, bo ja już widzę przyszłość tego dziecka, rozumiesz? Ja już widzę przyszłość tej kobiety i chcę poruszyć teraz temat, że tak o, przemoc różnego rodzaju objawia się później w autoagresji właśnie do ciała. Odcięcie, które wcześniej wspomniałyśmy, i odcięcie to, i autoagresja właśnie objawia się tym, że nie czujesz ciała i na przykład możesz pakować w siebie bardzo dużo jedzenia. Po prostu jesz, 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 i to jest twoja jedyna przyjemność w życiu, która trwa przez chwilę, kiedy żujesz, tak? Ale chodzi po prostu o uzupełnienie tej pustki. I ta autoagresja właśnie przejawia się w różny sposób. No, jak przyjechałam do Niemiec, jeszcze zanim otworzyłam swój biznes dla kobiet, to menadżerowałam w takiej kawiarni. I byłam tam najstarsza, bo pracowałam ze studentami, i ci ludzie, którzy przychodzili do tej kawiarni, to też byli studenci. Słuchaj, dzieci, kobiety. 16, 17, no co druga depresja, co druga osoba ma depresję. 16-latki, które już mają w swojej, wiesz, w swoim CV rok czasu bycia w klinikach. Wszyscy lecą na antydepresantach, wszyscy palą. No a czym jest palenie? No palenie, no to jest po prostu ta właśnie autoagresja, tak? To po prostu wciąganie czegoś, żeby albo poczuć kłucie w płucach, albo po prostu, żeby się trochę ogłuszyć, otłumić, otępić, żeby nie czuć tych emocji, bo po prostu te emocje, te traumy, to tam cały czas szaleje, tak? A po prostu jak sywaniesz kielicha albo przywalisz płuco, to przez chwilę jesteś tępa w ciele i nie czujesz tych emocji, albo jesteś trochę na haju, tak? Ciało jest odrętwiałe. Więc no, autoagresja, która wynika po prostu z tej przemocy. No i chodzi właśnie o to teraz, że możemy sobie rozmawiać, ale że dopóki nie ucieleśnimy, czyli nie zaczniemy od tego ciała, bo to w tym ciele, no gdzie szukać? Umysł, pokaż mi umysł. No ja ci, jedni mówią, że umysł jest nad głową, inni mówią, że wszystko to, co się wyświetla na ekranie, to jest umysł, tak? Nobody knows, tak naprawdę. Więc odpowiedzi możesz jako human being, jako dusza, która jest w ciele, możesz szukać tylko i wyłącznie w tym ciele. Tak? Jasne. No to kochana moja, siostro mocy, powiedz może powoli lądując, powoli, bez pośpiechu. Może twoją, jak ty pracujesz ze swoim ciałem? I dlaczego to jest dla ciebie ważne?
Tak, weź powiedz tak naprawdę z środka, jak u ciebie w głowie to się dzieje? W sensie, jak ty na to, na siebie od wewnątrz patrzysz? Albo jak do siebie mówisz? Ja mam w sobie od zawsze i na zawsze dwa wilki. I ta walka wewnętrzna autosabotażu z samoakceptacją to jest po prostu doświadczenie całego mojego życia. Natomiast przez to, że tak jak wspomniałam, ja od wielu lat rozwijam się w mindfulnessie, to ja nauczyłam się obserwować tą walkę. Nie uczestniczyć w niej, tylko ją obserwować. I to nie znaczy, że dla mnie to, że pojawiają się w mojej głowie głosy o tym, że na przykład wstaję rano i sobie myślę, masakra, nie? Nie mam siły, w ogóle jak ja wyglądam, nie chcę i tak dalej. Ja jakby kiedy zaczynam słyszeć takie myśli o sobie, to przestałam wierzyć, że one są prawdą. Tylko one są jakimś sygnałem dla mnie, że czegoś sobie nie dałam. Że coś tu jest do zaopiekowania. Coś poszło nie tak, zaczynam się przyglądać. Zaczynam się przyglądać, o co tutaj chodzi, co poszło źle. I jeśli chodzi o taką stricte pracę z ciałem, to ja mam różne formy takiego i regulowania ciała, i rozpoznawania tego, co we mnie. Jedną z tych rzeczy jest ruch intuicyjny, który jest moją ścieżką gdzieś od ponad roku, czyli dosyć świeża sprawa, ale po prostu I know. Nieprawdopodobna. Naprawdę, jak zaczęłam doświadczać tego, jak zaczęło się otwierać moje ciało, kiedy ja po prostu puściłam to wszystko, zamknęłam oczy i zaczęłam po prostu sobie wajbować tylko i wyłącznie zgodnie ze swoim rytmem, swoją wewnętrzną muzyką i swoim czuciem. To po prostu był dla mnie totalny przełom. Więc to jest dalej to. Generalnie ruch fizyczny to jest na pewno coś, co mi pomaga być w kontakcie z ciałem, ale to nie jest niewyczynowy ruch fizyczny, tylko spacer, basen, właśnie taniec. Przepraszam. I jakoś tak to się stało. Ja w sumie trudno mi jest powiedzieć... zapomniałam o najważniejszym i naczelnym, to jest medytacja. Ja od kiedy zaczęłam medytować, to nie wiem, 5 czy 6 lat temu, zaczęłam uczyć się lokalizowania emocji w ciele. I to jest dla mnie też narzędzie walki z przekonaniami i z autosabotażem, bo ja nauczyłam się tego, że rozdzielania tego, co mówi mi głowa i sprawdzania tego, co ja czuję w ciele w związku z tym. I ja się nauczyłam podążania za ciałem po prostu, za tym, co idzie z ciała. I po prostu wiem, że ciało wie lepiej niż wie moja głowa, która jest nasiąknięta programami i czasami próbuje mnie ochronić, co nie jest dla mnie dobre. Więc medytacja, ruch intuicyjny, ruch fizyczny. Też jestem w takim dużym kontakcie ze swoją przyjemnością seksualną i ze swoimi potrzebami seksualnymi. To jest dla mnie bardzo ważna część mojego życia, którą rozwijam i jakoś tak wspieram. I też uważam, że jest absolutnie nieodłącznym elementem, ta przyjemność cielesna jest nieodłącznym elementem kontaktu z ciałem. No, tak bym to widziała. Dzięki. Ja pochodzę z takiego środowiska zdrowe odżywianie, dużo sportu, po prostu od zawsze mnie to interesowało. Tylko, że też ostatnie jakieś tam przez 10 lat to uprawiałam ten sport właśnie po to, żeby mieć to ciało szczupłe. Jak chciałam być międzynarodowym nauczycielem jogi, to każdego dnia spędzałam 3 godziny na macie.
Zaczęło się, wiesz, poszłam do szkoły jogicznej, zaczęło się od pięknych, wzniosłych intencji, a skończyło się na Instagramie i kto lepiej zrobi szpagat i kto dłużej wystoi na rękach. I po prostu moje ciało, jak ćwiczyłam te 3 godziny na macie i potem jeszcze z klientami i na jodze, to w ogóle jest nie do wyobrażenia, co ja sobie robiłam. To ono było wiecznie w kontuzji. Mhm. Okay? Natomiast ruch jest dla mnie nieodłącznym w ogóle częścią życia, tylko teraz robię tą jogę hobbystycznie, w sensie we wtorki prowadzę grupę online dla kobiet, gdybyś miała ochotę, jesteś zaproszona. Wejście oczywiście free dla ciebie. Wow, jak tylko się zagoi moje rączki, no, pomyśl. Na spokojnie, tam pracujemy z energią, z oddechem. No i właśnie wypracowałam taki swój styl, że zaczęłam robić to, co działa, czyli jest właśnie dużo tego ucieleśniania, jest zawsze hipnoza, jakaś medytacja, a jeżeli chodzi o ciało, to jest po prostu pilates, czyli coś na kręgosłup, coś otwierającego, izometryczny stretching, czyli coś na silne stawy, czyli coś, co to ciało po prostu doprowadzi do funkcjonalności, tak żebyś po prostu mogła sobie w nim żyć i byłoby ci dobrze. Więc teraz robię i to samo robię dla siebie. Robię 15 minut, max pół godziny, ale to bardzo rzadko, codziennie, z czym, że jak się bardzo źle czuję, czyli raz w miesiącu się zdarza, czy tam dwa, tak bardzo, że to jest czas, ok, żeby odpuścić trening, to sobie odpuszczam ten trening, tak? Ale patrzę na to nie tak, że jaki mam nastrój, tak? I nie robię, tylko jest to po prostu dla mnie integralna, bardzo ważna część, bo ja wiem, że jak ja nie rozciągnę, nie otworzę tego ciała, nie poddycham do niego, to nie będę się dobrze czuła, po prostu. I robię to dlatego, bo to jest nasze mieszkanie i to jest nasz dom i po prostu wiem, kiedy jesteśmy chorzy, sama wiesz, kiedy mamy coś niefunkcjonalnego, to po prostu życie jakości spada tak okropnie i psychika też spada. Także uważam, że te rzeczy są bardzo połączone i bardzo lubię i też tak samo z odżywianiem, prawda? Kiedyś jestem, wiesz co, mam w swoim CV 2 lata weganizmu, 12 lat wegetarianizmu, rok raw, głodówki, takie z tego poziomu doświadczałam. Po prostu kiedyś jedzenie było moim bogiem. Wierzyłam, że jedzenie steruje tym, jak ja się czuję i tak dalej. Owszem, jest w tym jakaś prawda, ale to nie jest kompletna prawda. I dzisiaj po prostu jem zdrowo, nieprzetworzenie, ale tak naprawdę pozwalam sobie na wszystko, co mam ochotę w danym momencie. Nawet potrafię zjeść mięso po tych 12 latach niejedzenia, okej? Bardzo rzadko. I teraz tak, to jest dla mnie też, że w Niemczech mieszkam i tutaj nie ma żadnej świadomości, jeżeli chodzi o te rzeczy. Musi być leka, czyli musi smakować. Leka to znaczy smaczne. I musi być leka, 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 leka i wszyscy tak leka wpychają w siebie, nie? No ale jednak dla mnie to jest takie trochę niepoważne, kiedy właśnie wychodzimy tylko z tego poziomu ego, tak? Czyli to, co mi smakuje, to, co mi się podoba w danym momencie, i tak dalej, i tak dalej. Bo jednak interesowałam się tym i wiem, jak to ciało funkcjonuje, tak, że ciało potrzebuje też czasem odpocząć od jedzenia. Tak, intermittent fasting. Nie jak w więzieniu, nie 16 godzin, tylko no kurczę, weź skończ troszkę wcześniej i zacznij później. Ja do siebie tak mówię, prawda? Staram się tak żyć, żeby po prostu to ciało miało odpoczynek, a potem hulaj duszo, piekła nie ma, jem sobie to, na co mam ochotę i zawsze praktykuję to cieszenie się, tak? Ale nie wrzucam, a kiedyś wrzucałam, bo nie miałam kontaktu z ciałem i emocjami i porównuję to, lubię to porównywać do rośliny, do kwiatka. No jak przyniesiesz kwiatka, to wiadomo, że trzeba go podlewać, ale jak będziesz wlewała cały czas wodę, cały czas, jak wariatka, no to po prostu on zgnije. Jasne. I tak samo będzie z ciałem. Jak będziemy cały czas coś tam pakować, łącznie z używkami, łącznie z telewizją, łącznie z jedzeniem, jak będziemy cały czas coś pakować, bo to nie ma różnicy, czy to jest żarcie, czy to jest Netflix, bo to jest konsumpcja, bo to jest właśnie to odłączenie od ciała. Więc jak będziemy to wlewać w siebie, to tam w środku tej jelita to po prostu będzie szambo. I jak jest tam szambo,
to mamy udowodnione po prostu, jak ciało funkcjonuje, bo to już jest inna rzecz, jest innej perspektywy trochę mówię, nie? No to będziemy mieli szambo w głowie. No bo jak tam się na dole kotłuje, to tutaj też się będzie kotłowało. A ponieważ mam to doświadczenie z tymi różnymi dietami, jak w ogóle też, wiesz, mam takie klientki, które też pytają mnie o te rzeczy. Ja mówię, żadnej diety, nigdy w życiu, zapomnij, ja przeszłam tą drogę, naprawdę, 15 lat żywego doświadczenia, każdego dnia. Żuch wciągnięty, rozumiesz? Bo po prostu nie umiałam puścić. Ja się dopiero od 2 lat, roku uczam puścić brzuch. On nawet nie umie wisieć tak normalnie. Ja zawsze patrzę na te kobiety, jak im wiszą brzuchy, mówię, jak te brzuchy tak wiszą? Ja miałam zawsze wciągnięty. I ja się tak nauczyłam żyć. No nie? A potem się nie mogłam wysikać, bo miałam ściśnięte tam wszystko. Więc w ten sposób, tak jakby cielesne, ale ogólnie dlatego, że po prostu chcemy jak najdłużej to życie utrzymać w funkcjonalności, ale bardzo ważne właśnie jest to emocje, to o czym powiedziałyśmy wcześniej i teraz moja taka ogólna, to jak ja ciało traktuję, ja traktuję jak małe dziecko. Po prostu staram się jak najczulej, staram się głaskać, odkryłam właśnie to u siebie, tą pasję, ten hardcore, że zawsze musiało być mocno, szybko, wszystko i uczę się delikatności i uczę się czułości i otwartości i dla siebie i żeby tych ludzi wpuścić i to się przejawia wszędzie potem w mojej pracy. Więc piękna droga, ale... Aha, jeszcze mówią do mnie kobiety czasami, no, że kiedy ja to osiągnę, kiedy to osiągnę, kiedy to i tamto. Nie, to jest proces, który będzie trwał całe życie. Całe życie. Jak podlewaniem tej roślinki. No. Jak się jutro, dzisiaj coś zrozumiałaś i osiągnęłaś, ale jak jutro się obudzisz i potem przez tydzień nie będziesz patrzyła do środka na emocje, no to ta roślinka zgnija. Tak, dla mnie to jest kluczowa realizacja, że to jest bycie dobrym dla siebie, powrót do siebie, łagodność do siebie i miłość do siebie, to jest decyzja, którą podejmujesz codziennie. I to jest dla mnie to jest też o tej dyscyplinie, o której ty mówisz, że ta dyscyplina też jest przejawem miłości do siebie i ona też jest wyborem. I trzeba zrozumieć, że to z tego płynie obfitość, że to z tego płyną pieniądze, że to z tego płyną romanse, że to z tego płyną przyjemności, że to z tego płyną. Bo każdy może przez chwilę udawać, a wiemy, jak się udawanie kończy po 2 latach relacji. Maski schodzą, bo udawałaś. Że się kochasz, że się lubisz, że jesteś atrakcyjna, że się dobrze czujesz, a potem wszystko wychodzi na jaw. A jak się kochasz i pójdziesz, możesz sobie używać narzędzia żeńskiej energii, kusić, ja ci wszystko dam, ale kochaj się w środku i wtedy po prostu zredukujesz do minimum te sytuacje udawająco zagrażające twojemu życiu. Obficie było z tobą, kochana, dzisiaj. No, płynęło mocno. Wartki nurt. Tak czuję, że dużo jakoś rzeczy się pojawiło w tej przestrzeni tutaj. Ale dobrze mi było w tym. Cieszę się, że się czułaś komfortowo. Czy w ogóle ktoś odzywał się do nas podczas naszego spotkania? Były jakieś komentarze, bo ja nic nie widzę. Ja nie patrzyłam. Ja patrzyłam na ciebie, powiem ci szczerze. Ja mam cały czas... Było kilka, tak. Bardzo dużo było różnych pięknych ludzi, dużo serduszek, kilka komentarzy z tego, co widzę, ale starałam się patrzeć na ciebie. Okej, bo nic, w sensie myślałam, że jakieś pytania czy coś, bo po prostu ja nie widzę nic, łącznie z tym, że nie widzę siebie cały czas, więc po prostu byłam ciekawa. Jesteś odważna, ale jesteś odważna. A ciekawe to, musisz tam coś ten Instagram trochę popędzić, bo... Tak, no ja jestem outcast po prostu instagramowy. Mówi jedna kochana, żebyśmy zapisały tego live'a, a to ja będę musiała zapisać, tak. Ja będę musiała bardzo ostrożnie wychodzić z tego wszystkiego. Tak, ale powinno się udać. No ostatnio już zrobiłam i zapisałam, więc... No, mam nadzieję, że to było
W sensie mam nadzieję, że dużo osób jakoś znajdzie treść wartościową w tym, o czym rozmawiałyśmy, że ta nasza rozmowa będzie jakąś taką inspiracją czy wsparciem dla osób, które to obejrzą. Z taką intencją też dzisiaj przychodziłam na tego live'a. Ja jestem przekonana, że zobaczą kobiety siebie w tych historiach, bo mamy podobne problemy wszyscy, bo jesteśmy w ciałach i bo jesteśmy w Matrixie. Pole bitwy. Ja to nazywam kurwidołek. To co, kończymy i idziemy Kończymy. się czulić? Tak jest. Ja Dziękuję Ci, nic nie dotykam, kochana. bo ja to muszę zakończyć z tym, z klasą. Tak. Dziękuję Ci za zaproszenie. Cudownie było z Tobą rozmawiać i za połączenie z Tobą też dziękuję. Jestem wdzięczna za nie bardzo. Ja również dziękuję Ci całego, z takiego wrażliwego miejsca w moim sercu, czego się dopiero uczę tego Dzięki. miejsca dotykać. Buziaki, życzę Ci wspaniałej niedzieli i jesteśmy na łączach. Buziaki, tobie też. Jak się zagoisz, to joga na ciebie czeka. Dobra, będę. Pa. Buziaki, pa. Zakończ transmisję spokojnie.